17 listopada na Stadionie Wrocław ruszyła po raz drugi największa w Polsce wystawa budowli z klocków Lego, która potrwa do 28 stycznia 2018 roku. Co jest największą atrakcją tegorocznej wystawy? To ja wymienię trzy, dobrze? Na pewno projekt, który nazywa się Aleja Gwiazd, czyli figura Roberta Lewandowskiego, Rafała Sonika i jego kłada. Oraz oczywiście akcent bardzo, że tak powiem, wrocławski, figura Piotra Celebana, kapitana Śląska Wrocław. Drugim ważnym i fajnym dla mnie elementem jest strefa Human Body. Zbudowaliśmy z klocków 5 układów ciała człowieka. Te dwa projekty, czyli Aleja Gwiazd i Human Body, niosą ze sobą dużo takich pozytywnych, powiedziałbym, wartości. No i oczywiście Air Force One. Air Force One to jest rzecz zjawiskowa, to jest rzecz niespotykana gdzie indziej. Ja wiem, że inne samoloty, największe na świecie zbudowane z klocków, mają około 3-4 metrów długości. W związku z czym zbudowanie samolotu 11-metrowego jest ewidentnym mistrzostwem świata. Wystawa została poprzedzona spotkaniem prasowym, na którym odsłonięto podobiznę kapitana klubu Śląsk Wrocław, Piotra Celebana. Figurę zbudowano z ponad 60 tysięcy klocków. Jak się czujesz, stojąc przy swojej figurze z klocków Lego? Wspaniałe uczucie, o tak. Jak tylko przedstawiciele Lego złożyli mi propozycję zbudowania mojej postaci 1:1 z klocków Lego, to praktycznie było od razu tak. Więc no i teraz widzę to, co zrobili, tą tytaniczną pracę, jeśli chodzi o budowę. No i mogę tylko podziękować przedstawicielom, panu Rafałowi Szymańskiemu, który no, wykonał tutaj, patrząc na to, praktycznie jestem taki sam. No. Jest radość, o tak. Na wystawie można zobaczyć również makiety historycznych czy literackich miejsc i wydarzeń, a także sceny z popularnych filmów. Wśród odwiedzających wystawę można spotkać osoby w różnym przedziale wiekowym. Przyszła pani tutaj sama, czy z wnuczką? Tutaj z bratem. Brat też jest w moim wieku, nie? I jako emeryci przyszliśmy sobie powspominać. I co się pani najbardziej podoba? No wszystko jest piękne. A widziała pani Lewandowskiego? Oczywiście, zrobiłam sobie zdjęcie, nie? Dodatkowo dla najmłodszych zostało wydzielone specjalne miejsce, w którym buduje się z klocków własne dzieła. Jak panu się podoba wystawa? Która budowla przykuła pana największą uwagę? Zamki. Zamki, a który dokładnie? Który kamień ci się najbardziej, który nam się najbardziej... Największy! Największy, czyli jaki? Który to był? Zamek Camelot. A potrafiłbyś takiego zbudować? Jak widać, z klocków Lego można zbudować naprawdę wszystko, poczynając od najmniejszych elementów ludzkiego ciała, kończąc na pojazdach naturalnych rozmiarów. Atrakcji jest tutaj naprawdę wiele, co ciekawe, nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Dla Campus TV, Michalina Wróbel.